grupa młodych Polaków trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. To oni dali dowód niezłomności i bohaterstwa. Żaden kraj w swojej historii nie wycierpiał więcej pod niemiecką okupacją niż Polacy. Hier auf der Westerplatte gedenke ich als deutsche Bundeskanzlerin. Tutaj na Westerplatte jako niemiecka kanclerz myślę o wszystkich Polakach, którym pod zbrodniczą niemiecką okupacją zostało zadane cierpienie. Es gibt keine Worte. Nie ma słów, które mogłyby opisać ogrom cierpień Holokaustu i tej wojny. Chylę głowa przed ofiarami. Ich verneige mich vor den Opfern. To nie Polska powinna odrabiać lekcje pokory. Nie mamy do tego żadnego powodu. Pomoc mają ci, którzy do tej wojny doprowadzili, którzy tę wojnę ułatwili. Marszałek Edward Śmigły stwierdził, Polska podejmie walkę, choćby osamotniona. Możemy się nie utrzymać. Walił się na mnie martwy. No jego krew! Idą. Piątka rozwalona! Wszyscy zabici! Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol